zawodowcy. Grudzień za chwilę przed nami. A co się wiąże z tą datą grudniową? Ano to, że od 31 grudnia 2024 roku mamy kolejny etap pakietu mobilności, czyli kontrola na drodze przez odpowiednie służby pana kierowcy. Przedłuży nam się z 28 do 56 dni wstecz, czyli do kontroli na drodze będziemy musieli okazać się bieżącym dniem plus 56 dniami wstecz. I po co ja to mówię? Bo niby każdy o tym wie. Słuchajcie, no jeżeli mamy, tak jak ja, mam kartę G2 rzekomo, ale niestety wydaną przed sierpniem 2023 roku, czyli wsiadając z moją kartą kierowcy do najnowszego Tahoe, niestety ja i tak muszę ręcznie wbijać przekroczenia granicy. Nie jest to wykonywane z automatu. No i co się z tym wiąże? Pojemność karty jest również sporo mniejsza i nie ma opcji, aby zapisała 56 dni wstecz. Proponuję po pierwsze zapytać się w swoich firmach transportowych, jakie oni widzą rozwiązanie, bądź jeżeli zjeżdżacie na przerwę świąteczną, to złożyć wniosek o wydanie nowej karty kierowcy. No bo w jaki sposób udokumentujecie 56 dni wstecz już od 1-2 stycznia, jak wyjedziecie w trasę? A nie zdziwię się, że służby pierwsze co będą sprawdzały, czy mamy wszystko przy sobie. Pozostaje nam, nie wiem, już od grudnia rozpocząć robić wydruki, tak, aby mieć na bieżąco plus z naszej karty 28 dni wstecz. I tutaj zasygnalizuję, słuchajcie, przez to, że mamy 56 dni wstecz, pilnujmy się bardzo z rekompensatami, czyli jeżeli wykorzystujemy skrócone tygodniowe odpoczynki 24-godzinne, to najpóźniej przed upływem 3 tygodnia musimy sobie odebrać rekompensatę, czyli brakującą różnicę liczby godzin i dołączyć do jakiegokolwiek odpoczynku, czy to skróconej 9 dobowej, regularnej 11, czy też któregoś tygodniowego. Ja wiem, że to jest wszystko jasne, mówię to bardziej pod kątem świeżaków, bo jak mieliśmy w tej chwili, jak mamy jeszcze ciągle w tej chwili 28 dni wstecz, nie ma tego za bardzo jak zweryfikować. Natomiast 56 dni wstecz, już tak, będzie to pięknie, ładnie widoczne. Tyle z uwag, szerokości życzę.